I wystartowała pierwsza para kwartetu pierwszego. Mateusz Fabiański, błyskawica do Maniewice z szarfą białą, z szarfą czerwoną, Sebastian Król, Pilica Tomasz. Przypominam, dystans 10 tysięcy metrów. Wystartowała druga para pierwszego kwartetu. Andrzej Gąsienica-Laskowy, AZS Zakopane z szarfą żółtą oraz szarfą niebieską, Adrian Wielgat, Orzeł Elbląg. Bardzo proszę o przygotowanie się do startu. Bardzo proszę o przygotowanie się do startu. Patryk Wójcik, Wojciech Baran, Roland Cieślak i Sebastian Druszkiewicz. Proszę wymienionych zawodników o przygotowanie się do startu. Pobiegną w następnym kwartecie. Później nastąpi przerwa na przygotowanie toru i pobiegnie trzeci, ostatni kwartet w składzie Piotr Puszkarski, Piotr Głowacki, Zbigniew Brudka i Jan Szymański. Znajdujących się w tej chwili na locie. Najwyżej sklasyfikowany jest Andrzej Gąsienica-Laskowy po trzech konkurencjach na ósmym miejscu. Na miejscu 10 Adrian Wielgat, na miejscu 11 Mateusz Fabiański i na miejscu 12 Sebastian Król. Jeszcze dwa okrążenia pozostały do przyjechania prowadzącemu w parze pierwszej Andrzejowi Gąsienicy-Laskowemu. Proszę pierwszy na prowadzenie Sebastian Król, Pilica Tomasz. Ukończył bieg już Andrzej Gąsienica-Laskowy. Również na mecie mamy już Adriana Wielgata, Orzeł Elbląg. No, ostatnia runda 34, wszystkie po 39. Do mety zbliża się biegnący w parze pierwszej zwycięzca tej pary Sebastian Król, Pilica Tomaszów. Let's see.
Mamy również na mecie biegnącego w parze pierwszej Mateusza Fabiańskiego, bezkarca Edma Niemiec. Wystartowali zawodnicy pary pierwszej drugiego kwartetu: Patryk Wojcik, szarfa biała, Wojciech Baran, szarfa czerwona. Obaj zawodnicy kuprum lodu. Wystartowała druga para drugiego kwartetu z szarfą żółtą: Roland Cieślak, Pisa Tomaszów, z szarfą niebieską: Sebastian Ryszkiewicz, AZS Zakopane. Prowadzeniu w parze pierwszej nieznacznie Patryk Wójcik, natomiast w parze drugiej Sebastian Ruszkiewicz. 6-3, jedziemy tu! Przypomnę, że najlepszy rezultat należy jak dotychczas do Andrzeja Gąsienicy Laskowego, 15 minut 39 sekund i 1 dziesiąta. Przed parą drugą kwartetu drugiego. Na ostatnie okrążenie już ruszają zawodnicy pary drugiej i drugiego kwartetu. W dalszym ciągu na prowadzenie Sebastian Ryszkiewicz. A w parze pierwszej na prowadzenie Wojciech Para z kupy nogi. Państwa, wystartowała para pierwsza trzeciego kwartetu na dystansie 10 tysięcy metrów mężczyzn. Piotr Puszkarski, Marymont Warszawa. Biała szarfa, oczywiście nowy Marymont Warszawa, oraz z szarfą czerwoną Piotr Głowacki, AZS Zakopane. Wystartowała druga para trzeciego ostatniego kwartetu z szarfą żółtą Zbigniew Krótka, błyskawica Domaniewice, oraz szarfą niebieską Jan Szymański, LKS Poroniec Poroni.
Proszę Państwa, po trzech biegach na dystansie 500 metrów, 1500 metrów i 5000 metrów na prowadzeniu jest biegnący z szarfą żółtą Zbigniew Brudka, błyskawica Domaniewicy. Biegnący z nim w parze z szarfą niebieską Jan Szymański, LKS Poroniec Poronin, zajmuje po trzech biegach miejsce drugie. Rekord Tomaszewskiego toru 14 minut 20 sekund i 60 należy właśnie do Jana Szymańskiego, biegnącego z szarfą niebieską. Rekord życiowy Jana Szymańskiego to 13 minut 27 sekund 49 został ustanowiony w grudniu 2012 roku w Astanie. Natomiast rekord Zbigniewa Brudki, biegnącego z szarfą żółtą, 14 minut 11 sekund i 40, został ustanowiony w lutym 2012 roku w Moskwie. Przypomnę Państwu, że rekord Polski w dalszym ciągu należy do Pawła Zygmunta. Został ustanowiony w 2005 roku w Herenwen i wynosi 13 minut, 19 sekund i 73 setne. Przypominam również, że o godzinie 13.30 nastąpi uroczystość zakończenia zawodów, wręczenie medali. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. 13.30. Przypomnę, że najlepszym rezultatem jak dotychczas legitymuje się Sebastian Gruszkiewicz, a AZS Zakopane 15 minut, 6 sekund i 53 sekundy. W parze pierwszej na prowadzeniu Piotr Głowacki, a AZS Zakopane, w parze drugiej Jan Szymański, Poroniec Poronin. W dalszym ciągu na prowadzenie w parze drugiej jadący szarfą niebieską Jan Szymański, LKS Poroniec Poronin. W parze pierwszej na prowadzeniu zawodnik AZS Zakopane Piotr Głowacki, oznaczony szarfą czerwoną. I ostatnie okrążenie przed drugą parą kwartetu trzeciego. Ostatnie okrążenie wyruszył Piotr Głowacki, AZS Zakopane. I ostatnie metry pary drugiej, trzeciego kwartetu. Zwycięża Jan Szymański, LKS Poroniec Poronin.
była rywalizacja do samego końca. 10 tysięcy metrów decydowało o zwycięstwie, chociaż przewaga Zbigniewa Brudki była dosyć duża i Jankowi Szymańskiemu raczej trudno było odrobić tę stratę, ale próbował i brawa dla niego za to, że próbował jednak odjechać. No, Zbyszek miał ułatwione zadanie, bo kontrolował cały czas tempo wyścigu. Przeciwnika miał przed sobą. No, przede wszystkim między tymi dwoma zawodnikami toczyła się rywalizacja. Trzeci był Roland Cieślak, no, zgodnie z oczekiwaniami. Tak mniej więcej w tej chwili się przedstawia nasza siła wieloboistów. Trzeba powiedzieć tylko, że pod nieobecność Konrada Niedźwieckiego, który ma inny program przygotowań. Jak pan ocenia rekord toru? No, trzeba przyznać rzeczywiście, że dystans 1500 metrów w tych trudnych warunkach stał na bardzo wysokim poziomie, bo zarówno Zbigniew Brudka, jak i Jan Szymański pojechali zdecydowanie lepiej od poprzedniego rekordu. No i blisko był Piotr Puszkarski.